Czy ludzkość wyciągnęła lekcje z Holokaustu, jak zapobiegać masowym zbrodniom? W Krakowie spotkali się profesorowie z całego świata, by dyskutować o problemie ludobójstwa. Agata Kołomyjska. Holokaust, największa zbrodnia XX wieku. Największa, ale nie ostatnia. Choć po zakończeniu wojny świat krzyczał nigdy więcej, ludobójstwa wciąż się zdarzają. Profesor Filip Zimbardo, psycholog, bada to zjawisko od lat. Ludobójstwo zaczyna się od odczłowieczenia grupy, która zaczyna być traktowana jak ludzie gorszej kategorii, a nawet jak zwierzęta, insekty, którymi można pogardzać i które można bezkarnie zniszczyć. Od zakończenia II wojny światowej doszło do 46 przypadków ludobójstwa. Dzięki badaniom udało się ustalić, jakie mechanizmy do niego prowadzą, czy można mu zapobiegać. Jesteśmy w stanie ocenić ryzyko. Opracowaliśmy też system wczesnego ostrzegania. Mamy pewne rozwiązania. Do pewnego stopnia potrafimy zapobiegać ludobójstwu. W trakcie konferencji naukowcy dzielili się swoją wiedzą z przedstawicielami ministerstw z 13 krajów. Dzisiejsze spotkanie zainteresowało też krakowskich studentów i wykładowców. Tematyka zła, tematyka przemocy, agresji, zwłaszcza w takich interakcjach różnych społecznych, to jest taka rzecz, która bardzo jest dla mnie interesująca. Ten sam temat jest interesujący z perspektywy chociażby nas, tutaj Polaków, mieszkających w cieniu Oświęcimia. Edukacja jest niezwykle ważna, bo jak twierdzą badacze, ludobójstwu można zapobiec jedynie we wczesnym stadium. Gdy ruszy spirala nienawiści, jest już za późno.